większości polskich rzek stan wody jest niski. Synoptycy i hydrolodzy informują, że najtrudniejsza sytuacja jest na Wiśle, na wysokości warszawskich bulwarów. To tam stan wody może obniżyć się do 20 cm. Przez ostatnie tygodnie mieliśmy w Polsce niezwykle małe opady, biorąc pod uwagę takie opady wielkoobszarowe. Tylko punktowo występowały takie silniejsze opady. To, czego się spodziewamy w tych najbliższych dniach, najprawdopodobniej pomoże chociażby zwilżyć tę wierzchnią warstwę gleby, więc możemy się spodziewać obniżenia chociażby zagrożenia pożarowego. Brak opadów, bardzo wysoka temperatura i niski stan wód w dorzeczu. To wszystko wpływa na sytuację hydrologiczną w naszym kraju, a to oznacza problemy. Utrudnienia w żegludze, co już na Wiśle, Warszawie już od jakiegoś czasu występuje i część promów nie pływa, gdyż jest to niebezpieczne. Do tego też przy niskich stanach wody zwiększa się stężenie zanieczyszczeń w rzece, więc tutaj ta jakość wody w rzece jest o wiele gorsza, co może się odbić na florze i na faunie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 47 ostrzeżeń hydrologicznych przed suszą. Wisła nie jest jedyną rzeką, która musi radzić sobie z problemami w ostatnich tygodniach. Większość tych ostrzeżeń właśnie znajduje się w dorzeczu Wisły, ale również tutaj część z nich dotyczy też i dorzecza Odry, szczególnie zlewni Warty. Sytuacja powinna się poprawić dopiero, gdy skończą się upały. Prognozy na najbliższe miesiące wskazują na to, że te miesiące jesienne i początkowo zimowe będą miesiącami wilgotnymi, więc ta sytuacja hydrologiczna powinna nam się tutaj zacząć poprawiać. Tak niskiego poziomu wód nie odnotowano na warszawskiej stacji od początku prowadzenia pomiarów. Poprzedni rekord padł w 2015 roku, wynosił 26 cm. Od tego czasu Wisła trzykrotnie opadała do tego poziomu, jednak nigdy go nie przekroczyła. Anna Gerke, Republika.